Dawidek Radio Ekstra. Proszę Państwa, tak na trzeźwo, od samego rana mówimy o sądach dzisiaj, proszę Państwa, gdy jest 19 już lutego 2020 roku. Nie ma zimy, nie ma zimy, jak Państwo widzą, szaruba. Nie mamy kształconych sądów, bo ostatnio, jak głośno było o kobiecie, którą aresztowano, zdaje się chyba tak, aresztowano nawet za to, że w tej aureoli, że w nimbie malowała jakieś LGBT, no to według PiS-u, albo przeciwników, albo tej drugiej strony, jakby to określić, bzdury jakieś, prawda? Powiedzmy, że bzdury. Ale przecież sama aureola, jako symbol słońca niezwyciężonego, no to wielki znak tych Saturnaliów ku czci narodzin Słońca. A data 25 grudnia bardzo odpowiada Saturnaliom ku czci narodzin Słońca, bo Słońce się rodzi 25 grudnia, proszę Państwa, przecież następny dzień to jest więcej Słońca, przesilenie, więcej Słońca. Także, proszę Państwa, trzeba było wiedzieć, że w ogóle aureola i nimb to symbol, proszę Państwa, pogański. Jak jesteśmy w Warszawie, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, niby kształconej Warszawie, niby uczonej, trzeba się przyjrzeć temu dokładnie, bo dlaczego o tym mówimy? My korzystamy codziennie na przykład tak, z biblioteki uniwersyteckiej i już jadę tutaj, ulica Dobra, Państwo dojadą 127, 118, choćby czy na piechotę dojść, bo to blisko, do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. I tam oczywiście, że Biblii nie brakuje, ale kto to te Biblię będzie czytał? Nigdy Biblii nie będzie czytał, ale to bardzo źle. Bo ja rozumiem, że na Facebooku mówią, że kościoły katolickie zostaną zamienione w muzea, no w różne takie miejsca, gdzie będzie można kawę wypić. To już można kawę wypić. Jak ja jeździłam do Anglii, Ameryki, Białystok, to w kościele Świętego Ducha, no nie dość, że tam te nasze chóry celebrowały, prawda, miały przyjęcia, jedzenie, ale picie, wina, wszystko, to proszę Państwa, tam też można wypić kawę, bo jest kawiarenka. Mało tego, jest galeria w kościele Świętego Ducha na Piastach. Kościół Świętego Ducha jest podobny do cerkwi, podobny do cyrku nawet, proszę Państwa, takie to wielkie, populaste, że nawet Eleni występowała, nawet Wodecki, no wszystko, Zespół Śląsk, wszystko. To ja wiem, że w kościołach występują, ale tam jest kawiarnia i tam fajne są miejsca, się wchodzi z jednej strony, z drugiej tam ogromne muzeum jest, ogromne muzeum w kościele Świętego Ducha w Anglo-Ameryce Białystok. Serdecznie Państwa zapraszamy tramwajem. Państwo nie dojedziecie stąd z Mostu Poniatowskiego, to widać przed Wisłę Stadion Narodowy, stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Dzisiaj też przyjrzymy się jeszcze tej tablicy, która jest w Bibliotece Uniwersyteckiej poświęconej, no tablica poświęconej papieżowi, który w 1999 roku wyświęcał, po co to wyświęcać, przecież jachta, jak stwarzał, wszystko stwarzał, świat wyświęcił, wszystko uznał to za doskonałe, uznał to wszystko za doskonałe. Warszawa, 19 lutego 2020, stara wiara, stary papież, stary tramwaj.